Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj będzie kosmetycznie i porozmawiamy sobie o pielęgnacji domowej, pozabiegowej. Dlaczego taki temat? A no właśnie dlatego, że jesień i zima to jest taki czas, w którym chętnie korzystamy z zabiegów kosmetycznych, zabiegów bardziej lub mniej inwazyjnych, działamy bardziej lub mniej inwazyjnie na naszą skórę. No i oczywiście ważna jest też ta pielęgnacja domowa, czyli dopełnienie naszej całej kuracji. Dzisiaj opowiem Wam o markach profesjonalnych, o kosmetykach profesjonalnych. Zaproponuję Wam takie, które moim zdaniem są naprawdę wyjątkowo dobre i powiem Wam też, dlaczego właśnie marki profesjonalne. Będzie filmik na temat kroków takich pielęgnacyjnych, które należy wykonywać po zabiegach w domu i będzie też filmik na pewno z takim moim SOS, preparatami do pielęgnacji domowej, dobrymi na każdą kieszeń, z różnych półek cenowych, ale też z różnych, w różnych propozycjach, na przykład marki apteczne, tradycyjne, ale będą też produkty naturalne. Także spodziewajcie się, że omówimy sobie dosyć obszernie ten temat. No i właśnie, jeśli Was interesuje taka tematyka i marki profesjonalne, moje propozycje, pielęgnacja pozabiegowa, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zacznijmy może od tego, dlaczego właśnie marki profesjonalne i dlaczego postanowiłam dzisiaj podjąć taki temat. Otóż, moi drodzy, jako profesjonalista, jako kosmetolog, osoba, która pracowała w salonie kosmetycznym, ale też siedzę trochę w tych kosmetykach, muszę Wam powiedzieć, że wybór, jeśli chodzi o pielęgnację pozabiegową, mamy naprawdę bardzo duży. Ale marki profesjonalne są to marki, które tworzą swoje produkty głównie pod kątem zabiegowym. Czyli kierują produkty do specjalistów, salonów kosmetycznych, gabinetów kosmetologicznych, czy na przykład do gabinetów lekarskich, medycyny estetycznej i przygotowują właśnie w ten sposób swoje preparaty, które zazwyczaj mają dużo większe stężenia, działają intensywniej, silniej na naszą skórę i są właśnie przygotowane pod konkretne zabiegi i też pod konkretny rodzaj skóry. Ale te marki profesjonalne zazwyczaj, bo nie wszystkie oczywiście, posiadają również uzupełnienie swojej oferty o produkty pielęgnacyjne w domu. Takie, które możecie stosować po zabiegach i dzięki temu, że będziecie je używać, będziecie mieć też zagwarantowany, jakby bardziej, będziecie mieć zagwarantowane bardziej efektywne działanie pozabiegowe. Utrzymacie efekty zabiegów albo też wzmocnicie efekty zabiegów, stosując odpowiednią pielęgnację w domu. Te preparaty zazwyczaj są, właśnie te preparaty domowe, zazwyczaj są przygotowane właśnie pod kątem tego, jak zachowuje się nasza skóra już po zabiegu. Czyli zakładamy, że zazwyczaj jest ona bardziej podrażniona, zaczerwieniona, taka tkliwa, że potrzebujecie produktów, które będą łagodziły Waszą skórę, niwelowały zaczerwienienie, też przyspieszały regenerację skóry, też wzmacniały efekt działania zabiegu. Załóżmy, że stawiacie na zabiegi na przebarwienia. No i teraz wykonujecie serię laserów. Wasza skóra jest po laserach podrażniona, ale też chcecie o nią dbać w odpowiedni sposób, czyli ją chronić, przyspieszyć jej regenerację. Widzicie, że na przykład skóra się złuszcza, więc zabieg laserowy wykonujecie raz w miesiącu i bardzo ważne jest też to, jak dbacie o Waszą skórę w domu, czyli jakie preparaty stosujecie. Generalnie jest tak, że jeśli korzystacie z tych zabiegów profesjonalnych, wykonujecie jakieś zabiegi jesienią i zimą, to po takim zabiegu specjalista powinien zaproponować Wam pielęgnację domową, odpowiednie kroki, które musicie podjąć, ale też
zazwyczaj proponuję Wam kosmetyki do pielęgnacji domowej, które posiada w ofercie marka, z którą współpracuje, na której działa. Zakładamy, że w salonie kosmetycznym korzystacie z zabiegów profesjonalnych z marką Bandy. Bo jak wiecie, Bandy jest marką tworzącą kosmetyki profesjonalne, ale również dla detalistów. No i wykonujecie sobie ten zabieg w salonie, a później po takim zabiegu dostajecie zalecenia od specjalisty i proponuje on Wam kosmetyki dla detalistów, które są specjalnie skomponowane po zabiegach i będą podtrzymywały efekty, ale właśnie też na przykład łagodziły te podrażnienia, koiły skórę itd. Więc mam nadzieję, że teraz już dokładnie rozumiecie, o co chodzi. Oczywiście nie zawsze tak jest, że ci specjaliści proponują Wam pielęgnację domową, ustawiają Wam kroki w tej pielęgnacji domowej, a tym bardziej nie zawsze tak jest, że proponują Wam kosmetyki do pielęgnacji domowej. A szkoda, bo to na pewno by Wam bardzo ułatwiły całą tą drogę i też Wy byście się nie gubili w gąszczu tych wszystkich kosmetyków, które są dostępne na rynku, ale bardzo często też popełniacie takie błędy, że korzystacie z jakichś zabiegów, a potem wracacie do kosmetyków, które stosujecie w codziennej pielęgnacji i na przykład widzicie, że te zaczerwienienia wcale Wam się nie szybciej nie znikają, że skóra dalej jest podrażniona, że bardzo intensywnie się złuszcza albo jest też napięta i Wy nie wiecie, co robić i po jakie kosmetyki sięgać i jak ta pielęgnacja powinna wyglądać. Więc no super by było, gdyby rzeczywiście specjaliści Wam oferowali takie kosmetyki po zabiegach, no ale tak jak mówię, nie zawsze niestety tak jest. I bardzo często z Waszych wiadomości wnioskuję, że najczęściej właśnie tak nie jest i szukacie pomocy. Chcecie wiedzieć, jakie preparaty stosować i jak to wszystko powinno wyglądać, żeby kontynuować super tę pielęgnację. Także dzisiaj zaproponuję Wam, mam takie trzy propozycje dla Was. Marki, które moim zdaniem fantastycznie sprawdzą się po zabiegach, produkty, które fajnie sprawdzą się po zabiegach, które sama przetestowałam i uważam, że są godne polecenia, a przede wszystkim godne zaufania. No i tak jak mówię, to są marki profesjonalne, więc jeśli lubicie kosmetyki profesjonalne, wiem, że jest tutaj grupa osób, które naprawdę z takich produktów korzysta, no to myślę, że te propozycje będą idealne dla Was. Moi drodzy, jedną z takich marek, która bardzo często pojawia się tutaj na moim kanale, jest marka Pur Les. Jest to marka, która tworzy oczywiście preparaty zabiegowe, preparaty dla specjalistów, ale ma również dosyć mocno rozbudowaną ofertę dla detalistów, czyli dla takich osób jak Wy. Produkty, które są bardzo fajnie skomponowane pod różnym względem do stosowania w pielęgnacji domowej, ale jest jedna szczególna seria, którą chciałabym Wam polecić. W sumie to już o niej Wam tutaj opowiadałam na moim kanale i uważam, że jest ona idealna, stworzona właśnie po zabiegach. A co to za seria? Jest to oczywiście linia z czynnikami wzrostu. Ja dzisiaj za bardzo nie będę się rozwodzić na temat tej linii, bo tak jak mówię, stworzyłam już film na moim kanale, gdzie opowiadam Wam o czynnikach wzrostu. Co to są za substancje, jak działają i opowiadam Wam również o tych produktach, więc film na górze Wam się gdzieś tutaj wyświetli, ale tylko tak dla przypomnienia. W tej serii od marki Pur Les znajdziemy grupę peptydów, która posiada biologiczny wpływ na komórki skóry, stymuluje ich wzrost, metabolizm i podziały. Takie działanie aktywuje procesy odnowy i regeneracji skóry, które są bardzo ważne właśnie przy zabiegach różnego rodzaju, zwłaszcza zabiegach odmładzających. No i w serii macie krem pod oczy, w sumie to eliksir pod oczy i krem do stosowania na skórę, twarzy, szyi albo też dekoltu. A tak jak mówię, są to preparaty, które zawierają czynniki wzrostu, a te czynniki wzrostu będą fantastycznie wpływały na Waszą skórę. A przede wszystkim ta seria będzie wzmacniać efekty działania zabiegów, koić Waszą skórę, szybciej ją regenerować i też zobaczycie naprawdę w wyjątkowo krótkim czasie, że te efekty po zabiegach odmładzających, zabiegach laserowych, zabiegach z medycyny estetycznej pojawią się
szybciej, niż gdybyście nie stosowali tych preparatów. To jest moim zdaniem takie właśnie uzupełnienie tej całej kuracji, którą na przykład w tym momencie stosujecie. Więc nie są to najdroższe preparaty, możecie spokojnie kupić je na stronie marki Purles i tutaj polecam Wam śledzić profil na Instagramie marki albo też raz na jakiś czas zaglądać sobie na stronę, bo pojawiają się bardzo fajne promocje i można wtedy kosmetyki kupić jeszcze w niższych cenach, ale akurat jeśli mówimy o tych produktach pozabiegowych, to ja szczególnie polecam Wam właśnie te dwa kosmetyki, właśnie czynniki wzrostu i te preparaty od marki Purles. Lecimy dalej i teraz opowiem Wam o moim ostatnim, tak na dobrą sprawę, odkryciu. Jest to bardzo ciekawa marka. Marka amerykańska, która tworzy produkty dla lekarzy medycyny estetycznej, ma w swojej ofercie specjalistyczne peelingi medyczne i preparaty do pielęgnacji twarzy i ciała. Co jest bardzo ciekawe, to to, że marka zasłynęła m.in. z The Perfect Peel, czyli jednego z najbardziej zaawansowanych peelingów medycznych w walce ze starzejącą się skórą, trądzikiem i przebarwieniami. Ja tę markę poznałam w gabinecie lekarskim, w gabinecie medycyny estetycznej, gabinecie kosmetologicznym Wellderm. Dzięki uprzejmości dr Bliżanowskiej, Agnieszki Bliżanowskiej, która po zabiegu z radiofrekwencji mikroigłowej, oczywiście ułożyła mi całą pielęgnację pozabiegową i zaproponowała preparaty, które mam stosować w pielęgnacji domowej, wśród których był między innymi, słuchajcie, ten żel. Właśnie żel od tej marki. Ja powiem Wam szczerze, wcześniej o niej nie słyszałam. Co prawda, gdzieś tam obiło mi się o uszy ten peeling medyczny. Parę osób dopytywało mnie, czy robiłam, czy sięgałam. Ja z niego, powiem Wam szczerze, nie korzystałam z tego peelingu. Natomiast czytałam sobie w internecie, że ma bardzo fajne opinie. I kiedy pani doktor zaproponowała mi właśnie ten żel po zabiegu, do oczyszczania mojej skóry w codziennej pielęgnacji rano i wieczorem. Oczywiście nie zastanawiałam się długo i powiedziałam: biorę, próbuję, zobaczymy jak się sprawdzi. Słuchajcie, jakie było moje ogromne zdziwienie, kiedy poczytałam sobie, co ten żel ma w składzie. I okazał się on, słuchajcie, po prostu genialny. Już nie mówiąc o tym, że jest to produkt na bazie soku aloesowego. A wiecie, że aloes też ma takie właściwości przeciwzapalne, łagodzące, kojące. Więc już mówię ok, już widzę, że będzie to fajny produkt właśnie w takiej pielęgnacji. Później okazało się, że mamy tutaj na przykład betainę, mamy pantenol, mamy niacynamid, mamy bardzo fajną formę witaminy C, ale słuchajcie, mamy tutaj między innymi roślinne komórki macierzyste, które też fantastycznie wpływają na skórę po zabiegach i uwaga, mamy kwas azelainowy, który, no, usłyszycie kwas i pomyślicie, po zabiegu, gdzie skóra jest bardzo zaczerwieniona, która jest podrażniona, która wymaga regeneracji, jeszcze dodatkowo kwas, no tak, bo kwas azelainowy ma właśnie bardzo fajne działanie na naszą skórę. No i słuchajcie, zaczęłam sobie stosować ten produkt i już po pierwszym użyciu, kiedy ta moja skóra była zaczerwieniona, kiedy była taka mocno napięta, ściągnięta, zauważyłam, że to jest produkt dla mnie. Fantastycznie się u mnie sprawdził. W ogóle byłam bardzo zaskoczona, już nawet, słuchajcie, nie mówię o tym składzie, który jest naprawdę, uwierzcie mi, bardzo rozbudowany i bardzo fajny, wiele substancji aktywnych, naturalnych, coś dla osób, które lubią taką pielęgnację naturalną. Nie ma tutaj w ogóle żadnych składników, które mogłyby Wam dać trochę do myślenia, ale bardzo dużo takich substancji, które będą łagodziły skórę, które będą ją koiły, które będą wspomagały właśnie tę regenerację. I pomyślicie sobie, no tak, ale no dobra Anita, ale to jest tylko żel, żel do mycia skóry. Ale wiecie co? Ja po tym zabiegu z radiofrekwencji mikroigłowej odstawiłam całkowicie wszystkie kosmetyki, które stosowałam, bo potrzebowałam właśnie takich preparatów delikatnych, które będą łagodziły to zaczerwienienie i podrażnienie, ale też ja jako osoba posiadająca skórę wrażliwą nie chciałam jeszcze dodatkowo tej mojej skóry uwrażliwiać, więc działać na nią jakimiś preparatami, które by były dla niej niekorzystne. I ten żel
połączeniu jeszcze z kilkoma innymi produktami, które stosowałam w mojej codziennej pielęgnacji rano i wieczorem, to było zbawienie dla mojej skóry. I powiem Wam tak, w ofercie tej marki jest kilka bardzo fajnych produktów do pielęgnacji pozabiegowej, więc oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do tych marek produktów, o których opowiadam, więc sobie zerknijcie na stronę i zobaczcie, co tam można znaleźć. Ale tutaj muszę też dodać, że ten kosmetyk, kosmetyki tej marki możecie dostać w salonach kosmetycznych, w gabinetach kosmetologicznych lub gabinetach z medycyny estetycznej, które współpracują z marką, które działają właśnie na tych produktach. Wykonywane są zabiegi i nie tylko. Więc tam ewentualnie szukajcie, jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę, to lista tych gabinetów jest naprawdę ogromna, więc warto, jeśli chodzi o takie codzienne oczyszczanie skóry, preparaty, które będą koiły, łagodziły, wzmacniały i nie podrażniały Waszej skóry, to ja Wam właśnie dzisiaj szczególnie polecam ten żel. Także powiedziałam Wam już o kremie pod oczy, eliksirze pod oczy, preparacie, kremie do stosowania na skórę twarzy, szyi, dekoltu. Mamy coś do oczyszczania i jeszcze jedna marka, o której muszę dzisiaj wspomnieć. O zabiegach z urządzeniem Dermapen myślę, że większość z Was doskonale słyszała, wie, być może też próbowaliście, testowaliście na sobie. Jest taka marka, która została stworzona właśnie pod kątem pozabiegowym, chociaż ma w swojej ofercie również produkty do zabiegów, zwłaszcza z urządzeniem Dermapen, i jest to marka DP Dermaceuticals. Być może ktoś z Was o tej marce już słyszał. Ja ją poznałam też, powiedziałabym w sumie stosunkowo niedawno, bo myślę, że jakieś 2 lata temu, 3 lata temu. I dzisiaj też troszeczkę Wam o niej opowiem. Mam tutaj również produkty takie pozabiegowe. Także może zacznijmy od tego, co to jest za marka, bo być może i Was też troszeczkę ona zainteresuje. Moi drodzy, DP Dermaceuticals są to produkty do codziennej pielęgnacji, które mają pomagać uzyskać lepsze efekty po zabiegach. Właśnie takich jak Dermapen, lasery, mezoterapie, peelingi medyczne i nie tylko. Są to preparaty stworzone właśnie do zabiegów lub też po. Oferta tych produktów, jak sobie wejdziecie na stronę, jest bardzo, ale to bardzo rozbudowana. One też są fajnie opisane, jeśli chodzi o numerki. Ja akurat tutaj mam taki oczyszczający żel z witaminami, antyoksydantami, z olejkiem z nasion, z pestek winogron. Tutaj mam akurat serum, które jeszcze nie testowałam. Czekają u siebie, u mnie, słuchajcie, w mojej magicznej, kosmetycznej szufladzie na swoją kolej. Ale zobaczcie, mamy tutaj na przykład koktajl antyoksydantów, witaminę C, niacynamid i wiele innych świetnych substancji aktywnych, ale mam na przykład tutaj witaminowy taki naprawiacz, że tak powiem, czyli produkt, który będzie też dawał taką dawkę witamin dla naszej skóry. Zawiera on oczywiście peptydy, resweratrol i wiele innych substancji aktywnych. Składy, słuchajcie, są ogromne. No zobaczcie, tak naprawdę wszystko, co tutaj jest, no nie mogę Wam za bardzo pokazać, ale zobaczcie, składy są niesamowicie rozbudowane, ale ta ilość substancji aktywnych, która się tutaj znajduje, jest nieprawdopodobna. Mamy na przykład sok z aloesu, mamy ten olejek z nasion winogron, skwalan, glicerynę, mamy tutaj masło mango, witaminę E, resweratrol, fermenty różnego rodzaju. No naprawdę mogłabym tutaj Wam wymieniać, podobnie jeśli chodzi na przykład o ten produkt, ale ja już sobie z tej marki też przetestowałam właśnie jeden taki żel i też go stosowałam po zabiegach, bardzo fajnie się u mnie sprawdził. Będę sobie testować te produkty w postaci serum, ale bardzo zaintrygowała mnie
zaintrygowało mnie to, że jest to marka właśnie, która można by było powiedzieć troszeczkę działa wspólnie z oryginalną marką Dermapen. Byłam nawet ostatnio na konferencji Dermapen i DP Dermaceuticals. Miałam możliwość obejrzenia sobie najnowszego urządzenia Dermapen 4 i zobaczenia, jakie efekty można otrzymać po zastosowaniu właśnie tego urządzenia. No i te produkty do pielęgnacji domowej, czyli to, co ma podtrzymać efekty zabiegów, łagodzić naszą skórę, wzmacniać, sprawić, że szybciej będzie się ona regenerowała, będzie w dobrym stanie i też, co jest bardzo ważne, wam będzie przynosiły, te kosmetyki będą przynosiły takie właśnie efekty, na których najbardziej wam zależy. Po zabiegach, żeby te zabiegi, na które wydajecie swoje pieniądze, były skuteczne, więc ta pielęgnacja domowa też musi być odpowiednio dobrana. Oczywiście jest jeszcze wiele innych marek profesjonalnych, które tworzą produkty do pielęgnacji domowej i są one nawet, powiedziałabym, bardzo ciekawe. Jeśli o mnie chodzi, to powiem wam szczerze, że ja testuję bardzo dużo kosmetyków, ale też bardzo lubię marki profesjonalne. I nawet moja przygoda tak naprawdę z tym całym światem beauty, tą strefą beauty, zaczęła się od mojego bloga, jak oczywiście wiecie, i od przedstawiania wam marek profesjonalnych. Ja tak poszłam właśnie w tym kierunku profesjonalnym, bo zauważyłam, że to, co oferują nam profesjonalne firmy, jest bardzo ciekawe. Oferta jest naprawdę fajnie rozbudowana, bo zależy markom na tym, żeby zabiegi były skuteczne, żebyście wy jako klienci byli zadowoleni z tych zabiegów, żebyście widzieli efekty działania tych preparatów czy preparatów w połączeniu z różnymi urządzeniami na swojej skórze, ale też ta oferta produktów domowych do pielęgnacji domowej jest tak skomponowana, żeby właśnie podtrzymać te efekty, żeby te efekty były widoczne. Mogłabym wam dzisiaj opowiadać i opowiadać naprawdę, uwierzcie mi, o tych produktach i przedstawić wam wiele świetnych kosmetyków, ale postanowiłam, że wybiorę wam takie perełki, jeśli chodzi właśnie o produkty profesjonalne. No i dzisiaj mogliście zobaczyć coś do oczyszczenia skóry, coś pod oczy, coś na całą twarz, serum różnego rodzaju. Naprawdę zachęcam was do tego, żebyście sobie weszli w te linki, które wam zostawiłam w opisie i obejrzeli sobie ofertę tych marek. I jeśli korzystacie z zabiegów w salonach kosmetycznych, zabiegów z medycyny estetycznej, to podpytajcie waszych specjalistów, czy na przykład mają w swojej ofercie te produkty, czy które z nich moglibyście stosować po zabiegach waszej pielęgnacji, które by się dobrze sprawdziły do domowej pielęgnacji na waszym typie skóry. Być może zaproponują wam coś fajnego, co uzupełni te kroki codzienne, wieczorne czy poranne i zobaczycie, że to był jednak dobry wybór. Oczywiście ja jak zwykle się, słuchajcie, mogę tutaj rozgadywać i opowiadać wam i przeciągać jak najdłużej ten film, ale myślę, że te najważniejsze informacje wam dzisiaj przekazałam. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. No i wyczekujcie też kolejnych filmów z tej serii, gdzie będę wam opowiadać o krokach, o jeszcze innych preparatach, o takich moich SOS. Mam nadzieję, że te informacje się wam przydadzą. A teraz żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!